Historia mojego życia. Z tej strony Anon Level 17. Opowiem wam krótką historię o tym, jak straciłem wiarę w ludzi. Dzień jak co dzień. Jest strajk, więc zajebioza. Zostań w domu i nuć się jak jebany mops. Kumple na wyjeździe, a loszka w pracy. Smutna żabaj JPG. Postanów zrobić coś użytecznego dla domu i rodziny, i nie mówię o zajebaniu siebie, chociaż to by jako tako pomogło. Wyjdź z domu, aby wyrzucić śmieci. Lol, słońce rezi w oczy jak sam skurwesyn. Widzisz dwa psiaki, co się bawią. Miej wykurwistą obsesję na temat psów. Oooo, MP4. Idź popatrzeć, jak się bawią. Myślisz, że sam chciałbyś mieć taki psa. Taki fajny i duży. już mamy coś wspólnego, hehe. <laughs> i biały, co warto podkreślić. Nagle słyszysz, jak właścicielka woła psa. Sernik, sernik do nogi. Co kurwa, ignzde? Uświadamiasz sobie, że powiedziałeś to na głos. — Coś się stało, przepana? pana? — czuł się trochę zawstydzony i zmieszany, odpowiedz. — Czy pani tego psa nazwała sernik? — Tak, jest biały, więc nazwałam go serniczek. A co? Poczuj w sobie dodatnie nieznaną agresję i wściekłość, że tak pięknego psa nazwała jak ciasto z sera. — Jajco, głupia babo, psa nie można nazywać jak jedzenie. To tak, jakbym kota nazwać chińszczyzną, a chomika leczo. Kobita płacze. — Ran, .egze. Obiecaj sobie nigdy nie toczyć takich rozmów. Dwa dni później... Widzisz tą samą kobietę wyprowadzającą psa na spacer. Obok niej idzie prawdopodobnie jej kolega z pracy. Ma czarnego psa. Myślisz, że można jeszcze pojajcować? W końcu młodym się jest i czas życia korzystać. Podbijasz. Loszka już z grymasem na twarzy. Czuj się pewny siebie. Hehe, witam państwa, ładne psiaki. Typ trochę zdziwiony, jak i zmieszany, ale spokojnie odpowiada: A no, dziękuję, mój psiak wabi się, ale nie dokończył, przerwałem mu. Wpadłem na genialny pomysł. Skoro biały pies nazywa się sernik, to czarny powinien nazywać się murzynek, prawda? Jak to ciasto. Typ zdziwiony: y, Słucham. Beka w chuj. Kontynuujesz swój wywód na temat jego psa. Niech pan uważa, nie chcę wyjść na rasistę, ale niejedno widziałem. Jak pies czarny, to trzeba uważać, żeby nie okradł właściciela. A w przypadku kradzieży nie dzwonić na policję, bo skurwysyny syny wspólny język mają. To właściciela podwójnie w dupsko wydymają. Kiśniesz ze śmiechu. Typ wyjmuje kajdanki i cię aresztuje. Co kurwa Egze? Okazało się, że to glina. Jedziecie na dołek. Dostań mandat oraz od siatkę 24 godziny. Wychodzisz z komisariatu. Patrzysz na mandat, czytasz kategorie. Znęcanie się nad zwierzętami. Co kur.